Właśnie przez chwilę dostałem tutaj w szybę, tam gościu nie odkurza, tylko tam gościu tnie trawę. O, zresztą tutaj są efekty tego też. I słuchaj, i miałem do połowy otwartą szybę i dostałem w tą szybę kamieniem. I witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Słoneczko dzisiaj z samego rana, 9 godzina, nigdy tak późno nie jeżdżę, że z reguły na 8. Chłopcy mi pisali, że mężczyźni, ofertę, którą mam koszulek dla mężczyzn jest świetna i oni by chcieli takie same, no to proszę bardzo, 140-160 cm, takie świetne będą produkty. Ten w ogóle, to zobacz jak wygląda, na żywo to dużo lepiej wygląda niż, tego nie widać z góry, tego efektu. Rewelacja, naprawdę, na żywo to wygląda super. Ja wiem, że jajka, znowuż jajka, Marcin, z kurkami. Muszę zrobić, bo kurek już mam mało. Nie. Już muszę zrobić, bo kurek mam dużo. Nie, już nie mam dużo, bo już wszystko poszło tutaj. Dobra, musiałem zrobić kurki. O, tak powinno to brzmieć. Musiałem zrobić kurki. Musiałem wykorzystać kurki, które miałem, rozumiesz? Na śniadanie. Nie musiałem na śniadanie, ale mogłem na coś innego. Na przykład robiłem w zeszłym roku lasagne właśnie z kurkami, z sosem beszamelowym, co tam jeszcze było, żeby coś tam, szpinak chyba? Ale żeby nie było tak, że Mazur ciągle tylko je jajecznice, jajka, to wiesz co, zrobimy z tych kurek i z tych rozszczepanych jajek omlet. Zobacz co tu się dzieje, zobacz! Dodałem szpinaku, kurki, troszeczkę za dużo, bo 6 jajek. Wydaje mi się, że taką porcją to nie jedna rodzina by cała się najadła. Teraz trzeba delikatnie, o, do połowy muszę ściągnąć i zaraz przykryję. Uwaga, o, i teraz już muszę przykrywać. Ale tak, żeby to było troszeczkę widać tego pysznego jedzonka. Ach, pychota. Zobacz, to jest nasza piłka, w którą gramy, na orliku. I zobacz jak od tej gumy, jak to wszystko jest brudne. Na orliku jest guma i po prostu brudzi się od tego. Dobry jestem, tutaj przy schodach mam od dawna cały czas kartony. Przecież ja je potrzebuję do pakowania różnych rzeczy. Teraz jak prowadzę sklep, to dużo mi schodzi kartonów. Po prostu biorę je z różnych sklepów i pakuję różne przesyłki, na przykład... A, te spreje na przykład, to właśnie muszę pakować w kartony. I dużo mi tego schodzi i przydaje się. Ale wiesz co, to wszystko jest takie mega przewrotne. Jeszcze, nie, to było ile? 3 miesiące temu miałem takiego doła. Z reguły, znaczy zawsze prawie jestem uśmiechnięty, ale miałem doła takiego jakby finansowego. W tym czasie dużo osób doszło, więc pozwolę sobie to wytłumaczyć. Poświęciłem bardzo dużo na YouTube'a. Nie zarabiałem, nie miałem reklam włączonych. I wszystkie pieniądze, które przez rok czasu praktycznie... miałem wcześniej zarobek, to straciłem, bo za bardzo byłem zafiksowany po prostu na tym YouTubie. I nagle otworzyłem ten sklep i nagle po prostu się pozmieniało, to znaczy na początku było tam słabo, później wpadły te spinery, szkoda, że tak krótko były te spinery. Gdyby jeszcze były po prostu 2 miesiące, proszę was, kupujcie spinery, spinery się nie znudziły. Spinerów jeszcze, ale nie, powiem to, nie, szczerze. Zdziwiony jestem, że nie było popytu na te metalowe. Chyba, że od września się to zmieni. Ale odnośnie mojej tej sytuacji, mega zmiana. Nie mówię, że jest super i jest tak jak kiedyś miałem, jako fotograf reklamowy. Nie, tego nie i to może jeszcze długo tak nie być. Ale są mega perspektywy i to mnie po prostu bardzo cieszy. Dobra, koncentruję się na drodze. Jest jeszcze jedna rzecz, którą w sklepie chciałbym przetestować w ciągu najbliższych kilku dni. Kupić jeden produkt, być może to będą spreje, nie wiem. Kupić jeden produkt, wprowadzić do sklepu, który będzie mega tani, czyli musiałbym go dużo kupić, zainwestować dużo pieniędzy, oczywiście to jest obarczone ryzykiem i sprzedawać z niewielką marżą. Ale boję się jednego, wiesz czego się boję? Tego, że po prostu, bo widzisz, ktoś może powiedzieć, że niższa cena, to wtedy więcej się sprzeda. Oczywiście więcej się sprzeda, ale nie wiadomo, czy się więcej zarobi. To po pierwsze. Po drugie, jest jeszcze coś takiego, że 2 razy na przykład więcej, czy 3 razy więcej musiałbym sprzedać. Ale to oznacza, że 3 razy i 2 razy więcej musiałbym mieć kartonów, musiałbym mieć kopert i 2 razy więcej czasu na pakowanie tego wszystkiego. I czy to się przełoży na większy zysk? Nie zawsze. Naprawdę, to nie oznacza, że wcale się przełoży na większy zysk. Później jest jeszcze coś takiego. Cześć. Później jest jeszcze coś takiego jak sprzedaż, jak obsługa posprzedażowa. I to jest bardzo ważne, że czy będę miał czas na przykład dla klienta, który będzie... O! To jest twój chomik? Królik. Królik? Mhm, mój. A. I później jest jeszcze czas na to, żeby klienta obsłużyć. Później po sprzedaży, czyli na przykład albo reklamacja, albo zadzwoni, chce wymianę, chce coś tam. Na to wszystko trzeba mieć czas. Okazuje się, że moja koszulka po ostatnim meczu nie została uprana. Nie jest uprana. No i teraz trzeba ręcznie wszystko działać. A teraz jeszcze jako ciekawostka spinerów. Wszystkich spinerów wprowadziłem do sklepu około 130. Żałuję tylko jednego, że tak późno wszedłem w te spinery. Niektórzy widzowie mi podpowiadali: Marcin, dlaczego nie wchodzisz, masz sklep, trzeba było spinery. No to jest mój błąd. Szkoda, że tak krótko, 130 około tylu sztuk spinnerów, wyobrażasz sobie, czyli tyle musiałem przygotować, zdjęcia, opisy i tak dalej. Dużo było z tym, mega dużo roboty, zwłaszcza, że dla mnie na początku, kiedy ja otwieram ten sklep, no to wiesz, od razu rzucić się na wielką falę, to było ciężkie. O, widzisz? Stasiu, tak? Tak. Zobacz, kupiłeś spinnera, a mówią, że spinnery nie są modne, a jednak są modne jeszcze. To jest teraz mój. Dobra, jeden Marcel na mecz. Tutaj teraz jeden z chłopaków rzucił temat i powiedział taką rzecz, że ale przecież spinery, co tam jest ciekawego, jak tylko to się kręci. No właśnie, to od razu zadałem pytanie, czy jest coś innego dla dzieci zabawkowego, którego na przykład co mogłoby być fajnego, a które też nie jest nudne. No i pytanie, czy jest coś takiego? No to chłopczyk odpowiedział, no klocki Lego. I faktycznie zgodzę się, klocki Lego, tylko klocki Lego oryginalne są drogie, tak? Są drogie. Więc, a spinery? No, oczywiście to jest proste, ale nie ma, powiedz mi, napisz mi, czy są jakieś inne rzeczy, które nie byłyby proste, a jednocześnie bardzo popularne, mega fajne, rozwijające i tak dalej. Wszystko na którymś tam etapie się nudzi. Kiedy zobaczyłem te pierwsze spinery, to oczywiście też tak samo o nich uważałem. Zresztą pierwszego spinera to ja kupiłem Miłoszowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja Miłoszowi, to nie on, ja pierwszego chyba spinera Miłoszowi kupiłem, tak, bo to jest dla dzieci, było tanie, chociaż ja LEDowy wtedy kupiłem chyba, nie wiem, za 35 czy za 40 zł, ale nie są to jakieś tam wielkie koszty, a jednak dzieci muszą się czymś bawić. Jeżeli uważasz, że to jest głupie, to napisz mi, co jest innego fajnego, co nie jest głupie. Bo ja zbierałem kapsle po piwie, puszki zbierałem. I ktoś powie, puszki zbieranie, głupie. Jak mówiłem to wszystko, jak byłem mały. Zbierałem historyjki. Ktoś powie, a historyjki no papierek i się zbierało historyjki. Tak, znaczki też zbierałem. Później te gumy turbo, na samochody tam były, tak? Turbo, też się zbierało. Ktoś powie, że to jest też głupie, ale właśnie zbierają takie różne rzeczy dzieciaki. I za chwileczkę, jeżeli te spinery się skończyły, chociaż i tak jestem zdziwiony, dlaczego nie ma mody dalej, bo uważam, że one są świetne. Tak jak na przykład ten dolar LEDowy, to naprawdę fajne to jest. To i tak za chwilę się pojawi coś innego głupiego, ale właśnie te głupie rzeczy, te proste rzeczy, to tymi się bawią dzieciaki. Dlaczego Marcel zbiera karty, tak? Albo zbierają karty. Nie wiem, czy on już zbiera, czy też nie. I wymieniają się i tak dalej. Ktoś powie, no przecież to jest głupie. To powiedz mi, co nie jest głupie? Czekam. Widzę, że jeździ, uczy się. Uczy się, widzę, że jeździ. Hej, synuś. W jednym komentarzu ktoś mi napisał, że za wysoko podjeżdżasz. Że za szybko, wcześniej było, teraz było ok, ale że wcześniej za szybko i że za wysoko. Za wysoko, tak, to mam tak. No chyba tak, o. Tak niżutko. No tak nisko. Tak się tak? No nie wiem, no tak mówię ci co. O, teraz było dobrze. Miłosz, Igor chce policzyć, ile masz zębów. Pokaż mi zęby. Ale w zębatce, Igor? Tak. A, w zębatce, okej. Ile się naliczyłeś? Jeszcze nie liczyłem. Jeszcze nie liczyłeś? To co mu tam zaglądasz? Pompka. Pompka? Pompki, nie ma pompki. Ostatnio Pablo do mnie dzwonił i pytał się o, mówi o pompkę. Wiatr. Dobrze kombinowałeś, tak? Jak jest pompka. Tutaj mamy Adriana. Cześć, na szybko, nie będzie ci widać. Adrian się pyta, czy my wygraliśmy w ogóle jakikolwiek mecz. Nie. A czy zremisowaliśmy chociaż jeden? Też nie. Koszulka jeszcze wilgotna, no ale trudno. Nie ma wyjścia. Na razie remis. Pablo! Dawaj! Mam! Dawaj, Jaro, dawaj, Jaro! Brawo, dobra, brawo, ekstra, gol! Właśnie takie, brawo! Brawo, Marcin. I rzut gry! Sorry! Trzymaj! A da się jeszcze Radek! Co to było? Próbuj! Szybciej! Chodź Pablo! Darek jest na linii, zobacz! Ale ole! Darek! Druga! Brawo! Teraz to możesz paść. Darek już 5 dni od wypłaty możesz mi odpisać. A nie Zienkowicza auto podjęli. Za pół takie zasłoniły się. Damianem. Pierwsza. Marcin, jeszcze raz. Co to było? Dobrze ten brankarz tam czujnie. Jedź! Lewa! I prawa od razu. Kładź go! Nie! Jakie to ekscytujące, ja pierdolę. Komuś tam słyszałem, się coś pokryło chyba. Idź Pablo, idź! Wyskocz! 8 minut temu był 3 minuty. Tutaj kolega zgłosił chęci do gry w drużynie Mazur, zaraz zobaczymy, ma stąd wcelować w bramkę. Dobra, okazało się, że test nie zdany. Żeby dostać się do drużyny Mazur naprawdę trzeba mieć wielkie umiejętności. Lewy może by się załapał. Tutaj kolega mi podpowiedział XXD i faktycznie od razu powiem taką jedną rzecz ciekawą. Dużo osób się mnie dziwi, dlaczego ja mówię na przykład takim slangiem młodzieżowym XD, beka, czy co tam jeszcze rozkminić i tak dalej. Ekstra to zrobiłeś, jak ty to zrobiłeś? Zaliczył glebę, gleba i tak dalej. Ja już się do tego przyzwyczaiłem, czyli w jakim środowisku przebywasz, to uczysz się pewnych słów i to jest normalne. To nie jest tak, że ja sobie na przykład wymyślam i wiem, że na przykład w danym momencie mam to powiedzieć. Nie, to już mi weszło tak po prostu do życia. Tak już jest. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Taka, że jeżeli na przykład mnie oglądasz, to uczysz się dużo rzeczy ode mnie. Jeżeli na przykład oglądasz jakąś patologię, chociaż niektórzy mówią, że jestem patologią na YouTubie. Jeżeli oglądasz jakąś inną patologię, to te wszystkie mechanizmy, które są na przykład w jakimś tam domu, czy gdzieś to, co pokazują, zaczynają być dla ciebie normalne. Czyli jeżeli ktoś non-stop na przykład przyklina we wszystkich filmach, to dla ciebie te wszystkie wulgaryzmy zaczynają być normalne i tak jest. Zauważyłem, że miniaturki na przykład osób, które hejtują, które dużo klną, to wiesz jakie są? To są youtuberów takich, którzy właśnie, no... niezbyt dobrze wysławiają się poprawnie, tak? Poprawną polszczyzną, gdzie dużo jest wulgaryzmów, czyli ich miniaturki, nie będę mówić jakie, na przykład tam. Właśnie, jeżeli oglądasz takich gości, to możesz się stać taki jak oni. Jeżeli oglądasz takiego gościa jak ja, to możesz być taki gruby jak ja. I co, trafiłeś? Dobra, to teraz jak 300 pompek zrobisz, to wchodzi do drużyny. Co to za rekrutacja się pyta? No do drużyny Mazur to trzeba po prostu się postarać. Pompeczki jedziemy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chłopaki się śmieją. 9, 10, 11, 12, 13. Nie wiem, czy zasłużyłem na takiego loda. Zobaczymy sobie. Przegraliśmy 1-0 w ostatniej minucie. Ostatnia akcja. Niestety, nie udało się. Fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak smakuje. Jako pospolity lodożerca. No, średnio. Nie wierzę, mogę dawać serduszka, powiększymy. Zobacz, tutaj pojawiła mi się opcja dawania serduszek. Oczywiście, gdybym tego kupił na przykład bardzo dużo, czyli zainwestował, musiałbym zainwestować dużo pieniędzy, to wtedy mógłbym uzyskać niższą cenę. Mam tego mało i prawdopodobnie w weekend czy po weekendzie już tego nie będzie. No tak, taka jest prawda, więc dlatego tutaj i tak tej ceny nie będę po prostu obniżał. Może przy następnych towarach, nie mówię, że nie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Oktawian Barcik, Food TV, pozdrawiam Cię również bardzo serdecznie, Marcel ma teraz przerwę, są wakacje, Michał Gaines, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Miłosz pewnie by chciał, ale tylko dopiero na zimę, teraz w ogóle nawet nie myśli o tym, nie miałby czasu i jest zainteresowany bardziej wychodzeniem na świeże powietrze. Miforek, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, faktycznie tak może być i też tak uważam, że to nawet według mnie dopiero przyjdzie ta moda właśnie na dietę bezglutenową. Patryk Wiszniewski, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Takie same, tylko że szare mogę kupić za 50. Takie same, tylko że szare. To jest tak, jakbyś na przykład powiedział, że mamy tutaj BMW z serii 3, które kosztuje od 126 do 390 tysięcy. Czyli BMW i BMW. Jedno kosztuje 126, drugie 390. I to jest BMW i to. I to powiesz, że te samochody są takie same? No nie. Także tutaj musisz, Patryk, sam się zastanowić. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie na tym, co napisałeś. Pierwsza trójka, która była najszybsza. Pixel, Bartek i Dexter Play. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć. Jutro też się widzimy w nowym, pięknym dniu.